Przez ostatnie dwie dekady seria owijarek do bel okrągłych firmy McHale 991B dzięki swojej niezawodności i wysokiej wydajności stała się najchętniej wybieraną marką przez rolników i usługodawców na całym świecie. Obecnie firma McHale oferuje trzy modele zaczepianych owijarek serii 991B. W skład serii wchodzi model 991BC wyposażony w funkcję autostop, sterowany przewodowo, model 991BJS wyposażony w system sterowania joystickiem serwo oraz najwyższej klasy w pełni zautomatyzowany model 991BE. Do każdego modelu oferowane jest również bogate wyposażenie dodatkowe. Model 991B posiada boczne ramię załadowcze, które chwyta belę i umieszcza ją na stole owijarki. Po umieszczeniu beli na blacie stół owijarki zaczyna obracać się, owijając belę folią. Podajnik napinający folię składa się z dwóch aluminiowych wałków połączonych ze sobą za pomocą przekładni zębatych zapewniających odpowiedni naciąg. Wewnętrzny aluminiowy wałek podzielony jest na dwie równe części. Jego zadaniem jest zapobieganie zwężaniu się folii podczas jej naciągania na powierzchni beli. Zapewnia to maksymalne pokrycie beli i optymalne wykorzystanie folii. Tuż przy powierzchni beli folia kurczy się nieco, ściśle do niej przylegając. W przypadku modeli zaczepianych, operator podczas owijania jednej beli może bez opuszczania kabiny ciągnika podnieść drugą belę, zapewniając płynność pracy oraz oszczędność czasu. Serie owijarek do beli McHale 991 standardowo wyposażone są w system cięcia i wiązania, który przytrzymuje folię na szynie, zbiera ją w jednym miejscu i odcina. Folia przytrzymywana jest w położeniu umożliwiającym zaczepienie jej na następnej beli. System ten działa niezawodnie, bez względu na warunki pogodowe. Opatentowany system stawiania beli z siłownikiem podpartym o podłoże stanowi kolejną ważną funkcję, w którą wyposażone są jedynie maszyny McHale. Jest to prawdopodobnie jedna z najistotniejszych cech modeli owijarek zaczepianych. Rozwiązanie to chroni zarówno belę, jak i owijarkę. System opuszczania beli w znacznym stopniu obniża nacisk na ramę owijarki, wydłużając okres bezawaryjności maszyny. Zminimalizowane jest również ryzyko uszkodzenia folii podczas wyładunku beli. Gdy blat obrotowy zatrzymuje się w pozycji wyładunkowej, stół unosi się, wytaczając belę. W tym samym momencie ramię wyładunkowe automatycznie podnosi się, przechwytując belę i z pomocą stopy podpierającej delikatnie opuszcza ją na ziemię. System chroni ramę i zmniejsza obciążenie maszyny. Masa beli, przekraczająca najczęściej ponad 1000 kg, przenoszona jest w całości na układ wyładowczy. Zakładanie rolek z folią na wałki podajnika jest wyjątkowo łatwe. Po podniesieniu zużytej rolki górny stożek mocujący unosi się i blokuje w pozycji umożliwiającej zdjęcie rolki i założenie nowej. Po osadzeniu nowej rolki należy po prostu pociągnąć za linkę, która umocuje rolkę w odpowiedniej pozycji. Modele zaczepianych owijarek 991 mogą na życzenie zostać wyposażone w układ bocznego stawiania bel. System bocznego stawiania beli daje możliwość wyładowania beli w standardowy sposób lub wyładowania beli z jednoczesnym postawieniem jej na boku. Jedna szybka i prosta operacja zmieni sposób wyładowania beli. Tak jak w przypadku standardowego systemu wyładowania, również w przypadku układu bocznego stawiania beli zmniejszone jest obciążenie na ramę owijarki, a bela stawiana jest w sposób niezwykle delikatny. Dzięki temu rozwiązaniu wyładowana bela obrócona jest o 90 stopni na boku. Leżąc w pozycji bocznej, bela lepiej zachowuje swój pierwotny kształt. Układ bocznego stawiania beli zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniem folii wynikającym z przebicia jej przez twarde łodygi. Bela spoczywa bowiem na powierzchni pokrytej najgrubszą warstwą folii. Seria zaczepianych owijarek 991 obejmuje trzy modele. Owijarka 991BC wyposażona jest w czterodźwigniowe sterowanie przewodowe, w której indywidualne dźwignie sterują wszystkimi funkcjami owijania. Maszyna ta wyposażona jest standardowo w funkcję autostop. Oznacza to, że po pociągnięciu dźwigni owijania maszyna będzie owijać belę aż do wykonania odpowiedniej liczby obrotów, po czym blat owijarki automatycznie się zatrzyma. Owijarka 991BJS jest maszyną wyposażoną w niskociśnieniowy servo joystick. Oznacza to, że każdą funkcję maszyny można kontrolować za pomocą płynnych ruchów joysticka servo.
Model 991 BJS wyposażony jest również w układ cięcia i podtrzymywania, który automatycznie zwalnia folię podczas owijania beli. Model 991 BE jest w pełni automatyczną owijarką ze sterowaniem elektronicznym. Maszyna wyposażona jest w funkcję automatycznego załadunku beli, pozwalającą na jeszcze wydajniejszą pracę maszyny. W modelu 991 BE zastosowano również wbudowany czujnik zerwania folii. Czujnik monitoruje stan folii podczas jej transferu na powierzchnię beli. Jeśli rolka folii skończy się lub zerwie, operator zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem komunikatu "zerwana folia", który wyświetli się na panelu sterowania. Stół zatrzyma się i wróci do pozycji, w której nastąpiło zerwanie folii. Po ponownym zaczepieniu folii proces owijania zostanie wznowiony. Modelu 991 BE można również używać do owijania statycznego. W przypadku pracy statycznej do maszyny można podłączyć niezależny zespół napędowy, eliminując w ten sposób potrzebę użycia drugiego ciągnika. Owijarka sterowana jest wówczas zdalnie za pomocą pilota z ciągnika ładującego belę. Również i podczas pracy statycznej system stawiania beli z siłownikiem podpartym o podłoże przejmuje obciążenia podczas jej wyładunku. W czasie, gdy maszyna owija belę, operator może odwieźć owiniętą belę na miejsce magazynowania i udać się po następną. Seria owijarek 991B została stworzona z myślą o prostocie użytkowania. Biorąc pod uwagę wytrzymałość i niezawodność komponentów oraz zastosowanie sprawdzonych systemów takich jak system stawiania beli z siłownikiem podpartym o podłoże, hydrauliczny układ cięcia i przytrzymywania folii, czy łatwy w obsłudze system wymiany rolek z folią, staje się jasne, dlaczego do owijania bel okrągłych wybierane są najczęściej owijarki McHale z serii 991B. Thank you.